Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Four Pour. I jest to Citrus Double IPA. Punchy and Tropical 8,3%. Jest to Citrus IPA, ale jest tropikalne. Właśnie. W składzie jest woda, jęczmień, chmiele, cytrusy i drożdże. Dowiedzieliśmy się wszystkiego. Tu piszą, przeczytam po angielsku, definitely not one of your five a day. Zdecydowanie to nie jest jedno z pięciu na dzień. Znaczy w domyśle chodzi o warzywa i owoce. No ale czemu nie? No w ciągu dnia da się wypić pięć takich. Tylko nie jedno po drugim. Nasze cytrusowe IPA, ale większe. Wielkie. Soczyste cytrusy z wszystkim, co tropikalna owocowość. Co tropikalnej owocowości oczekujesz w podwójnym IPA. Zbalansowane, z mocnym uderzeniem i odświeżające. No dobrze, no oni sugerują, że w podwójnym IPA, w double IPA, to czego oczekuję, to jest tropikalna owocowość. No niekoniecznie, no, nie musi być, nie? No tak to ujęli. Cytrusowe, soczyste i mocne. No, okej. Jak widzicie, dosyć jasne, ale przez to zamglenie, takie ma pomarańczowe tony tutaj. Piana opadła, dostało sporo suchej piany na szkle. No nie wygląda to teraz wspaniale. Okej. Aromat jest cytrusowy. Troszkę słodowy, ale nie dużo. No i rzeczywiście jakieś takie leciutkie, tropikalne nuty. Ale raczej cytrusowo. Cytrusowo, zestowo. Takie pire w aromacie, powiedzmy. Czuć, że nie jest to bardzo soczysty aromat, tylko bardziej taki zestowy, troszkę cięższy. No okej. Przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Nie spełnia. Dosyć niskie nasycenie. Czyli mamy te wszystkie ciasteczkowe nuty. Nie jest za słodko. Strasznie wytrawnie. Później wchodzą dosyć spore, zestowe, cytrusowe aromaty. Nawet bym powiedział, że pomarańczowy zest jest bardzo wyczuwalny. Jest goryczka. I to jest takie grejpfrutowe albido. Ale tu wchodzą takie trochę chemiczne, sztuczne nuty. No i to trochę przeszkadza. Ale dobrze, że to jest dosyć krótkie. Gdzieś tam te tropikalne owoce gdzieś w tyle. Na drugim planie gdzieś się pojawiają, ale to jest niewiele. Ogólnie rzecz biorąc jest to dosyć zbalansowane, takie w miarę łagodne piwo. Z tym, że ta goryczka jak już jest, to jest dosyć wysoka. Ta zestawowość też jest wysoka. No nie ma tu soczystości, zdecydowanie. Można by to piwo określić jako takie staroświeckie IPA. No i tu mi przychodzi do głowy
to, że ładnych parę lat temu, nie wiem, 4-5, Fallpion miało podwójne IPA. Jak to się nazywało? Juice Box czy coś? Bo też mieli takie piwo Juice Box. I to właśnie było cytrusowe IPA. Może chyba tam 5-6% czy jakoś tak. I ten Juice Box to ja miałem. To ja próbowałem. Ale tego Juice Box to już nie. Także nie mogę porównać bezpośrednio. Ale słyszałem głosy, że to jest po prostu przebrandowane piwo. To jest to stare Juice Box. I tyle. I dlatego to właśnie takie klasyczne, stare podejście do podwójnego IPA tutaj by miało swój sens. Że to jest po prostu stare piwo. W sensie, że stara receptura. Takie piwo, takie 4 lata temu, czy 5, no to by było objawienie. Jest pełne, słodowe, zbalansowane, z fajną goryczką. Jest zestowe, cytrusowe i jakieś elementy owoców egzotycznych. No a teraz to już tak chyba nie bardzo przemawia do nowoczesnego odbiorcy. No bo co? Większość na rynku stanowią neipki, tak? Goryczki brak. One są bardzo owocowe, bardzo soczyste. A tutaj nie ma soczystości. Jest zestawowość. Jest dosyć ciężkie to piwo w odbiorze. No całkiem co innego. I szczerze mówiąc, przyznam się, że obejrzałem parę recenzji. Jak mówię, co oni mówią? Strasznie jadą po tym piwie. Mówię. Zwykle Fallpion było dosyć w porządku to piwo. No, dlaczego tak narzekają? I wydaje mi się, że to jest to. Że ci w miarę nowi recenzenci nie mają perspektywy. I oceniają to piwo w stosunku do tych nowoczesnych neipek, powiedzmy. I tutaj wychodzi problem. To piwo nie jest złe. Tak jak mówię, ja się trochę przyczepiam do lekkiego takiego chemicznego w dźwięku tej grejpfrutowej goryczki. No ale tak może być z takim właśnie białym albido, że ono takie czasami może być, nie? Jak dla mnie nie jest źle. No ale też dupy nie urywa jakoś, nie? To jest taka klasyczna klasyczna dipa. Jest dobra? Ja potrafię, że tak powiem, się przekonać do niej. Z tego punktu widzenia. No ale może inni nie. Jeżeli próbowaliście to piwo, no powiedzcie mi, czy rzeczywiście jest to po prostu przebrandowane piwo. Jak obecnie odnosicie się do takiego piwa? No i czy w ogóle się wam podobało? Komentujcie. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco. Na przestań nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przesyłajcie linki do tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.